Słoneczka, z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Poziomka. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mnie odwiedziliście. Czeka Was pokaz mojej gigantycznej kolekcji. No może nie jest taka gigantyczna, ale dzisiaj chcę Wam pokazać wszystkie moje laleczki z serii Makeover Series. Low surprise, hashtag hair goals. Przepiękne laleczki z prawdziwymi włosami, które możemy czesać, możemy robić im jakieś fajne stylizacje, no i nakładać śmieszne kapelusze. Uwaga, uwaga, zadanie dla Was, kochani. Liczcie uważnie, ile mam tutaj laleczek. Możecie to zrobić teraz, możecie zrobić w trakcie filmu albo pod koniec. No i każdy z Was w komentarzu pisze mi liczbę, no i dopisuje LOL Surprise. LOL Surprise Hair Goals to oczywiście najnowsza seria laleczek LOL Surprise. Ja Wam pokażę ulotkę, na której mamy pokazane wszystkie laleczki, jakie możemy zdobyć właśnie w tej serii. Jest ich niestety tylko 12, no ale każda z nich jest bardzo wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Zacznijmy może od początku. Mamy tutaj laleczki z serii The Glitter, Glamour Queen i Shimon Queen. Jeśli chodzi o te dwie laleczki, to ja tutaj mam właśnie jedną z nich. Jest to, moi kochani, Shimon Queen, laleczka ciemnoskóra ze ślicznymi włosami. Jeśli chodzi o te dwie laleczki glitter, to akurat one nie mają prawdziwych włosów, no ale są całe brokatowe. Mają nawet brokat na butach, tutaj mamy nawet rękawiczkę brokatową, no i cały brokatowy strój. Uwaga, uwaga! Mam do tej laleczki młodszą siostrzyczkę, a w zasadzie to powinien być młodszy braciszek, ponieważ ta laleczka, moi kochani, swój wygląd ma zainspirowany takim wielkim piosenkarzem, królem, słuchajcie, muzyki pop, oczywiście Michaelem Jacksonem. No i fani tego piosenkarza na pewno zaraz dopatrzą się tutaj podobieństw w wyglądzie. Mamy białą rękawiczkę, takie charakterystyczne jego okulary, oczywiście na głowie kapelusz, piękne, czarne, lokowane włosy, no i przepiękny strój. Zerkamy dalej na ulotkę. No i tutaj mamy taką laleczkę, to jest Young Kitty Opposite Club. No i jeśli chodzi o tę czarno-białą laleczkę, no to tej laleczki właśnie mi brakuje w mojej kolekcji, tak samo jak tej obok z Glam Clubu. Her Majesty, to jest taka prawdziwa królowa, widzicie? Ma śliczny strój, wygląda jak strój królowej, no i przede wszystkim ma bardzo dużą koronę. To zerknijmy na pewną różową laleczkę Snow Bunny. Różowa piękność z różowymi włosami, ślicznie, zobaczcie, zawiniętymi. No i tutaj mamy już laleczkę właśnie z tymi prawdziwymi włosami, widzicie? Możemy jej rozczesać te włosy, zrobić inną fryzurę. Nasza różowa dziewczyna ubrana jest w taki zimowy strój. Ma śliczne, błękitne oczy. Uwaga, uwaga! Mam tutaj jej młodszą siostrzyczkę, zobaczcie, wygląda przesłodko, prawda? Również ma takie niebieskie oczy, a oprócz siostrzyczki mam jeszcze zwierzaczka, więc cała rodzinka jest w komplecie. Króliczek ma na głowie różową opaskę, a z tyłu zobaczcie, wow, ma plecak i to różowy z białymi skrzydełkami. Do Snow Bunny, do tego zestawu z laleczką dołączony był jeszcze taki grzebień. On jest dołączony do każdej laleczki, która właśnie ma prawdziwe włosy. Może być to grzebień na przykład do grzywki, albo też spinka, zobaczcie, taka kokardka. Znowu wędruję do Was z ulotką, robimy dalszy przegląd. Tutaj mamy laleczkę ze Storybook Clubu. Buddy, brzmi jej imię, jest przepiękna. Ma zielone włosy. Marzę, aby w końcu trafić na tę laleczkę, ponieważ mam jej młodszą siostrzyczkę. Szybko przeskakuję od razu do Athletic Clubu, do dziewczyny, która jest sportowcem. Jest to Skater Girl. Ruda dziewczynka. Ma przepiękne włosy, słuchajcie. Piękny kolor, dwie zabawne kiteczki, do tego żółte gumki, bardzo sportowy strój, kolorowy,
opaska na rękę. Buciki ma w taką czarno-białą kratkę. No ale coś chyba jej się stało podczas zawodów, bo zobaczcie, ma tutaj plasterek. Dodatkowo miała jeszcze w zestawie czapkę czerwoną z czarno-białą kratką. Nawet jej buteleczka jest czerwona z taką samą kratką. Niestety nie mam ani młodszej siostrzyczki, ani zwierzaczka do tej laleczki. Nawet nie mam pojęcia, jak one wyglądają, bym musiała sprawdzić gdzieś na ulotce. No ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Nowa ulotka, no i przechodzimy do laleczki obok. Miss Jive z Retro Klubu, która jest w mojej kolekcji. Proszę bardzo, przepiękna laleczka z czarnymi włosami. Po boku, zobaczcie, i z tyłu ma jakby je zaplecione w warkoczyki, a na górze ma burzę loków. Te włosy są naprawdę mięciutkie i miłe w dotyku. Dodatkowo ma śliczny strój. To jest taki frak troszeczkę męski w błękitnym kolorze. Laleczka podoba mi się naprawdę, jest jedną z moich ulubionych. Jej wygląd również inspirowany jest pewną gwiazdą, pewnym aktorem, który w filmie grał, a mianowicie jest to aktor John Travolta i on tam tańczył i właśnie miał taki piękny frak ubrany. Mamy spineczkę, butelka jaka była dołączona to również jest, zobaczcie, taka błękitna i uwaga, uwaga! Tak wygląda młodsza siostrzyczka. Tak samo niebieskie oczy. Tak samo niebieskie majteczki. No i tak samo czarne, zobaczcie, włosy. Słoneczka, przypominam, że macie liczyć, ile mam tutaj laleczek z serii Her Goals w swojej kolekcji. No i każdy z Was pisze mi liczbę laleczek na dole w komentarzu. No i oczywiście dopisuje słowo LOL. Był Retro Klub? No to teraz czas na Pop Klub. Pop Klub są to gwiazdy muzyki. Pierwsza z laleczek z fioletowymi włosami wygląda jak Ariana Grande. Natomiast ta laleczka inspirowana jest wyglądem Britney Spears. Ups! Baby, bo tak właśnie ma na imię ta laleczka, jest przesłodka. Wygląda jak taka grzeczna uczennica z dwoma kiteczkami, różowe gumeczki, ma jeszcze ubrany mundurek szkolny. Z tyłu mamy plecak, no jak to zwykle bywa u uczennic. Plecak jest różowy ze srebrnymi skrzydełkami. Pamiętacie? Taki podobny plecaczek miał ten króliczek, który należał do Snow Bunny. Młodsza siostrzyczka też jest słodziutka. Ma dwie kiteczki, blond włosy. Ma również brązowe oczy, jak jej starsza siostra. No i na brzuszku ma dwie literki. BB. Doszliśmy do końca już ulotki. Zostały tutaj dwie laleczki z Art Klubu. Artystka, chyba malarka Splatter oraz Spooky Klub Witcher Baby, czyli czarownica. Kolorowa malarka w rzeczywistości też jest mega kolorowa. Zobaczcie, kolorowe włosy, kolorowa kokarda, kolorowa sukienka, do tego kolorowe buty, no i nawet farba na twarzy. Bardzo, bardzo kolorowo. Uwaga! Buteleczka dołączona do laleczki, abyśmy mogli ją karmić, na przykład wodą, również jest jakby cała oblana farbą. Tamta laleczka była bardzo kolorowa i radosna, natomiast czas przejść do tej ostatniej laleczki, do czarownicy. Czarownica musi być czarna. Ta tutaj nawet ma czarne usta. Czarownica ma moja kapelusz taki, zobaczcie, co prawda z kokardą, ale czarną. No a włosy? Włosy są białe. Białe jak śnieg, albo nawet bym powiedziała, że takie siwe, jak u starej czarownicy. Wiecie, co jest ekstra? Że gdy ściągniemy jej buty, to zobaczcie, co my tutaj mamy.
rajstopki. I to nie byle jakie, bo w czarno-pomarańczowe paski. Do tej laleczki, tak samo jak do tej, która maluje farbami, nie mam ani młodszej siostrzyczki, ani żadnego zwierzaczka. Policzyliście, ile mam tutaj laleczek? No to szybko, każdy z Was na dole zostawia komentarz. Zostawcie również kciuki do góry, jeżeli tak jak ja kolekcjonujecie laleczki LOL Surprise. Do usłyszenia już następnym razem i to jutro. Codziennie na bajkowo nowe odcinki. Pozdrawiam Was, słoneczka. Pa, pa!